Cześć, witam Ciebie serdecznie, jestem Menago i witam Ciebie gorąco w poradniku dla osób początkujących GTA Online. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, bardzo fajny materiał, jak przeprowadzić idealny i perfekcyjny zwiad kasyna. Czyli pokażę Ci, jak odkryć wszystkie wejścia do kasyna. Dlaczego, moi drodzy, to jest takie ważne? Dlatego, że od tego, ile wejść do kasyna odkryjesz, zależą możliwości Twoich napadów. Napadów zarówno w trybie cichym, jak i sprytnym, ale również w trybie agresywnym, który chociaż raz musisz wykonać. Także zapraszam Cię do oglądania. Jeśli ten materiał Ci się przyda i uznasz, że dał Ci jakąś wartość, to bardzo Cię proszę, zostaw łapkę w górę oraz komentarz dla lepszych zasięgów. No i oczywiście subskrybuj kanał, zostaw suba, aby nie przegapić live'ów z GTA Online. Także moi drodzy, zaczynamy. I na początek bardzo, bardzo ważna informacja. Zwiad kasyna wykonujesz tylko i wyłącznie raz. I za każdym razem, kiedy będziesz robić nowy napad, ten zwiad kasyna nie musisz już wykonywać. On będzie dostępny, także za pierwszym razem zrób go dobrze, zrób go perfekcyjnie i będzie on Ci służył już na zawsze. Jak widzisz, mam tutaj na stole, na samym początku kupiłem makietę. Teoretycznie nie musisz jej kupować, ale jeżeli chcesz, to możesz. Ona i tak się zwróci. Tu masz takie niebieskie pionki, które pokazują Ci, gdzie są te wejścia, gdzie masz tych wejść tak naprawdę szukać, jeśli pójdziesz robić zwiad kasyna. Jak widzisz, jeden pionek znajduje się tu na obrzeżach stołu, tak jakby nie wiadomo gdzie. Pokażę Ci, gdzie to konkretnie jest, a drugi pionek, no właśnie, znajduje się totalnie na podłodze. Nie, nie spadł, nie jest to jakiś błąd. Tak być, moi drodzy, właśnie powinno. Także podchodzisz do swojej tablicy napadu. Ja oczywiście zresetowałem wszystko, także mamy całkowicie na nowo. Klikasz zwiad kasyna i zaczynamy, moi drodzy, przeprowadzać zwiad kasyna. Także pokażę Ci teraz bardzo szybko, jak to zrobić. Oczywiście jesteś osobą początkującą, więc pokażę Ci to z poziomu osoby początkującej, abyś mógł, czy mogła jak najlepiej to wykonać. Postaram się nie zabić przy okazji. Wsiadasz do samochodu. Obojętnie jakiego, jeśli nie masz samochodu, to tak naprawdę nie jest ważne. Masz dotrzeć do kasyna. Tak jak widzisz, GPS nas prowadzi. Aż sobie musiałem zatrąbić moim fajnym klaksonem. Ale spokojnie, spokojnie, na przerabianie samochodów jeszcze przyjdzie czas. Ty najpierw skup się na tym, żeby zarabiać pieniądze, aby rozkręcać biznesy, które będą przynosiły Ci fajne dochody. A na samochody przyjdzie czas. Kuruma, jak się śmieje, kurkuma jest pierwszym samochodem, którego nie ukradłem, który kupiłem za jeden z napadów, a używam go, ponieważ jest to samochód dla mnie po prostu będący narzędziem pracy. Także moi drodzy, udajemy się do kasyna, już jesteśmy pod kasynem i zaczynamy robić zwiad kasyna, więc podam Ci kilka takich bardzo ważnych szczegółów. Ała, oczywiście postaraj się nie jeździć tak jak ja. Troszkę mi się klawiatura zacina. Podjeżdżasz sobie pod kasyno. Samo główne wejście. No i... O. Tak wiem, jestem dupkiem. Musisz wyciągnąć aparat. Musisz wyciągnąć aparat, czyli klikasz na telefon, wyciągasz aparat, nie pistolet, a aparat i robisz zdjęcie. Pierwsze zdjęcie, jakie musisz zrobić, jest to zdjęcie głównego wejścia. Klikasz fotkę i następnie oczywiście musisz tą fotkę wysłać do Lestera. Musi ci się pojawić taki komunikat. Jeśli się on już nie pojawił, jeszcze sprawdzimy z innej perspektywy, może troszkę bliżej. Natomiast mnie się ten komunikat już nie pojawi, dlatego że to zdjęcie mam wykonane. Już widziałaś wcześniej, jest ono wykonane. Także tak jak widzisz, mnie się ten komunikat nie pojawi, ja tutaj nic nie zdziałam. Ale rób to zdjęcie i to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie. Rób to zdjęcie tak, aby pojawił Ci się komunikat. Wyślij do Lestera, wciskasz wtedy bodajże spację, wysyłasz do Lestera. Idziemy z boku kasyna. Czyli pierwsze wejście, które Ciebie interesuje, to jest wejście numer 1, wejście główne. Drugie wejście, które musisz sfotografować, jest to wejście. To jest ono dosyć istotne, ponieważ tym wejściem będziesz wychodzić z kasyna podczas ucieczki. Tutaj się znajdziesz podczas ucieczki, także to wejście też warto sfotografować. Moim zdaniem jest bardzo fajnym wejściem, właściwie wyjściem do ucieczki. Zrób też trochę zdjęcia z kamerą. Możesz zrobić oczywiście to w dwóch fotkach. Próbuj tak, aż pojawi Ci się komunikat wyślij do Lestera. Biegniemy dalej.
musisz zrobić kolejne zdjęcie na te drzwi z panelem konkretnie, czyli tutaj, dlatego że tymi drzwiami będziesz wchodzić do kasyna. Oczywiście, tak jak mówię, zależy to od podejścia, jakie wybierzesz, od wielu czynników, ale niekiedy w niektórym podejściu, bodajże cichym, czy też sprytnym, niekoniecznie, ale w cichym podejściu wchodzisz tędy. To mówię, zależy od wielu czynników, natomiast nie będziemy się tutaj rozwodzić. Cykasz fotę. Możesz również cyknąć fotę tutaj na to, na ten wjazd, a to jest wjazd na parking, więc generalnie nie ma znaczenia. Następnie biegniesz sobie tutaj od kasyna i również cykasz fotkę tutaj. Czasami tutaj wjeżdżasz również przez ten garaż. Także tutaj cyknij fotkę i następna fotka, bardzo ważne miejsce, którą musisz zrobić na zewnątrz. To jest tutaj, biegniesz sobie, biegniesz do tunelu. I w tym tunelu jest taki tajemniczy wjazd, taka tajemnicza brama. Tutaj wjeżdżają konwojenci, więc jeśli robisz podejście sprytne, gdzie jesteś przebrany za konwojenta, gdzie tak naprawdę nie ma w napadzie strzelania, to jak najbardziej zrób tę opcję. No i została, może tędy sobie pobiegniemy, będzie szybciej. Jak już tu jesteśmy, nie będziemy się rozdrabniali. Zostało ostatnie miejsce tutaj, które podczas ucieczki często... No, tędy, przypuszczam, jakoś będziesz uciekać. Tędy będziesz uciekać. Dokładnie ci nawet mogę pokazać, którędy. Tutaj przeskakujesz przez te płotki. Lub torem. Możesz uciekać torem. Ja ci generalnie polecam uciekać właśnie torem i tędy, gdzie tutaj pobiegniemy na dół. Biegnąc torem nie strzelają do ciebie policjanci lub strzelają bardzo, bardzo mało, więc uciekasz sobie tędy. I zaraz dowiesz się, dlaczego tutaj biegniemy. Przeskakujesz przez ten płot podczas ucieczki. Oczywiście jeszcze dokładne szczegóły na temat napadu to ci podam. Ale możesz uciekać tu. Często na tym parkingu tutaj stoją samochody do ucieczki, których nie musisz wykorzystywać, bo ty tak naprawdę na początku musisz się schować, musisz zgubić policję, więc zobacz, tutaj uciekając masz bardzo blisko od kasyna do takiego tajnego wejścia w kanałach i tutaj możesz uciec, schować się przed policją, którą zgubisz. Ale biegamy tutaj nie bez powodu, moi drodzy, bo tutaj jest również tajne wejście do kasyna, wejście przez kanały, wejście podczas podejścia agresywnego, czyli jeżeli wejdziesz w ten sposób, wysadzasz i dostajesz się do lobby pracowniczego, od razu włącza się alarm. Także jest to tylko podejście, które zadziała przy podejściu agresywnym, które zresztą nie polecam ci robić podejścia agresywnego, bo jest najmniej opłacalne, masz najmniej czasu w skarbcu, ale zrób to zdjęcie. Zrób to zdjęcie jak najbardziej tak, pyk, zrób zdjęcie tego oto magicznego miejsca. Tak jak mówię, robiąc zdjęcie, cały czas będę ci o tym przypominał, zwracaj uwagę na to, aby pokazywał się komunikat wyślij do Lestera. To jest podstawa, aby to zdjęcie zostało zapisane. Zapisanie w galerii tego zdjęcia nic ci kompletnie nie da. Musisz to zdjęcie wysłać do Lestera, aby zostało zaliczone i aby pokazało się na tej tablicy przygotowania do napadu. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna tutaj informacja dla ciebie. My sobie biegniemy z powrotem do kasyna, nadrabiamy kondycję, także po drodze powiem ci jeszcze jakiś mały szczegół i małą ciekawostkę. Także zapamiętaj sobie również tutaj, ała, żeby nie spaść, zapamiętaj sobie właśnie tutaj to miejsce, w którym w odskokach będzie szybciej, w którym z tego kasyna uciekasz. Dobra, no my sobie może pożyczymy jakiś samochód, chociaż chyba, o dobra, pożyczymy sobie samochód, bo nie chce mi się, szczerze mówiąc, moi drodzy. Dobra, biegniemy, widzicie, no robię to dla was na spontanie, ja dużo rzeczy robię na spontanie, ale chcę wam pokazać bardzo szczegółowo porady, wszystkie porady związane z osobami początkującymi, które dopiero zaczynają grę w GTA Online. To jest poradnik, myślę, że jeden taki, jedyny taki na YouTubie, ponieważ większość innych osób, które robią poradniki, no jednak pokazują to z poziomu osoby zaawansowanej, zapominając totalnie o tym, jak to jest, kiedy sami zaczynali. Pokazując różne rzeczy na opresorach i na innych rzeczach. Ja ci tego nie będę pokazywał, bo ty jako osoba początkująca nie masz przecież ani opresora, ani helikoptera.
Więc siłą rzeczy, jako osoba początkująca, aby kontynuować zwiad kasyna, musisz wejść do tego kasyna. Inaczej tego nie zrobisz. Oczywiście możesz ukraść jakiś śmigłowiec policyjny i tak dalej, ale to jest bez sensu, bo nie wykonasz tej misji, jeśli gdzieś tam policja cię zastrzeli. Także na spokojnie, bez spinania się z jakimiś maszynami latającymi, wchodzisz do kasyna i robisz ten zwiad w normalny, prosty sposób i nie zajmuje to wcale dużo czasu. Także, po wejściu do kasyna, pierwszą rzeczą, jaką robisz, chyba że oczywiście cię w jakiś sposób pokażę jeszcze inaczej na mapce. Kasyna natomiast jest taki czytnik do, powiedzmy, który jest do panelu ochrony, do panelu, do kodów, do drzwi. Robisz zdjęcie tegoż oto czytnika. Oczywiście możesz zrobić ten czytnik jeszcze w innym miejscu, gdzie jest wejście do panelu ochrony, czy wejście do management tak zwanego, czyli do biura pani Baker. Jeżeli dobrze pamiętam, tak się ona nazywa, natomiast możesz zrobić ten czytnik. Są one tak naprawdę identyczne. Następnie idziesz sobie do głównego centrum kasyna i robisz zdjęcie. Temu oto sympatycznemu ochroniarzowi stojącemu przy windzie. Walnij mu fotkę, pamiętaj cały czas, przypominam ci uparcie, aby pojawił ci się komunikat, wyślij do Lestera. U mnie tego komunikatu nie ma, bo podkreślam, ja to już mam zrobione. I następne zdjęcie tutaj tego facetka w recepcji, razem oczywiście z kamerą. Z tą kamerą, która jest do góry. Także pamiętaj o tej kamerze, która jest tutaj, tak żeby go uchwycić. Robisz zdjęcie, wysyłasz do Lestera. Dobrze, moi drodzy, swoją drogą mam taras na dachu, tam się udajemy. Swoją drogą mam wrażenie, że ci ochroniarze stojący w niektórych miejscach są cały czas identyczni tacy sami, tak jak byli jakimiś bliźniakami i przekonasz się o tym za chwilkę, kiedy wyjedziemy na taras. No i właśnie, kiedy pierwszy raz będziesz na tarasie dachu kasynie, pojawi ci się pewna animacja, jej nie możesz niestety skipnąć, także nic tutaj z tym nie zrobisz. Pierwsze miejsce, w które musisz się udać, tutaj po prawej stronie masz taki bar, który jest nieczynny, tutaj stoi sobie ochroniarz. Nie zawsze on jest, czasami go nie ma. No nie no, moi drodzy, nie będziemy do niego strzelali. Byłaby siara, gdybym przez przypadek nacisnął strzel. I robisz fotkę tych drzwi. O, widzisz, tej fotki miałem jeszcze, nie miałem zrobionej, także wyślij do Lestera, pokazuje się telefon. Tylko klikasz, klikasz na lewy przycisk myszy, wysyła się do Lestera. Dobra, pierwsza fotka zrobiona. Ja się trochę boję, słuchajcie, chodzić z tym pistoletem, który mi się włączył, bo zaraz narobię jakiś szkód. Biegniesz sobie na koniec w stronę basenu. Tutaj, moi drodzy, przy basenie masz takie drzwi również z panelem. Sugeruj się zawsze, że te drzwi, którym robisz zdjęcia, muszą mieć panel. Powinny mieć panel, wtedy jest to najlepiej. Zrób zdjęcie tak, żeby też uchwycić kamerę. Cyk. Wyślij do Lestera. Dobra. Idziemy dalej, moi drodzy. Idziemy dalej. Tutaj jest takie tajne przejście, zobacz, między basenem. Nie musisz do niego wskakiwać. Po prostu hop i jesteś na takim tarasie. Te drzwi możesz sfotografować. Zaraz sprawdzimy, czy jest zresztą taka potrzeba. Nie wiem, na ile przez te drzwi się gdzieś tam wychodzi. Pamiętaj, że im więcej zrobisz tych zdjęć, tutaj akurat u mnie chyba, ja już mam chyba zrobione zdjęcie tych drzwi, także u mnie się to nie pokaże. Im więcej zrobisz tych różnych zdjęć, tych różnych drzwi i miejsc, tym różne opcje ci się pojawią. Tym lepiej tak naprawdę, więc próbuj. Będziesz mieć więcej możliwości, jeśli chodzi o drogi ucieczki, czy o drogi wejścia i o sposoby. Tutaj nic nie robimy, bo nie ma panelu. Kolejne zdjęcie, jakie musisz zrobić, to tutaj na tym tarasie zrób zdjęcie temu oto sympatycznemu ochroniarzowi. O, byłaby siara, gdybym nacisnął. I widzisz, to jest ten sam ochroniarz, który stał przy windzie. Robimy mu zdjęcie, u mnie się ono, nie, tak jak mówię, nie zapisze, bo już to zdjęcie mam zrobione. Dobra, biegniemy dalej. Biegniemy dalej. Tutaj możesz zrobić jeszcze fotkę tym oto drzwiom. Jak widzisz, masz tutaj spadochron, który warto wziąć, żeby mieć go w ekwipunku. Aby mieć spadochron w ekwipunku, bo może ci się on przydać. Jedną z dróg ucieczki również jest to, że skaczesz z dachu kasyna, aby uciec. Może ci pokażę i może mi się uda nie zabić, bo w sumie to by było wszystko, co mamy do wykonania. Więc może ci pokażę taką opcję. Tutaj sobie wbiegasz. Hopsa!
I tutaj masz... Ktoś tu do mnie gada, ale nie wiem kto i skąd, więc się nie będę za dużo interesował. Na razie mnie nikt nie ściga. Robisz zdjęcie tego, tych oto drzwi, gdzie jest panel, gdzie jest płytka. Płytka oczywiście ochrony, panel ochrony. Dobra. I jeszcze jedno zdjęcie masz na dachu do wykonania. Jest to zdjęcie tutaj za tym lądowiskiem dla helikopterów. Konkretnie w tym miejscu. Konkretnie w tym miejscu. Cyk. I to są wszystko, to są wszystkie, moi drodzy, tak naprawdę zdjęcia. Zaraz udamy się do salonu gier, gdzie ci pokażę. Tędy możesz uciekać, kiedy będzie goniła cię policja. Tu masz, jak widzisz, możliwości, aby się chować, aby do nich strzelać. I tutaj możesz wyskoczyć. Oczywiście musisz delikatnie najpierw skoczyć. Nie, proponuję ci zdecydowanie skakać ze spadochronem jednak z takiej strony, żebyś wylądował tam na tej części, gdzie jest zielone, aczkolwiek tutaj no, skacząc wiadomo, że zrobisz sobie krzywdę, także z dachu to skacz tylko w inne miejsce, a jak już to z tarasu widokowego możesz uciekać dalej. My tu nie będziemy skakali, bo nie chcemy się zabić, chcę ci tę misję do końca pokazać, także wracamy. Według mnie wszystkie są już zwiady wykonane, wszystkie wejścia są pofotografowane. Wolałbym nie spaść. Dobra, jest. Cyk. Jesteśmy na dole. Tutaj... Menago, gdzie włazisz? Tutaj oczywiście te krzaki to już nie są do niczego potrzebne. Tutaj nic w nich nie ma, a jak widzisz tutaj może wygląda, że jest przejście, ale tego przejścia nie ma. Także tym miejscem się nie sugeruj. Mamy, słuchaj, zrobione wszystkie możliwe wejścia, które powinniśmy zrobić. I zaraz zobaczysz to, kiedy udamy się do salonu gier, kiedy będzie to jasne. Także pamiętaj, uciekasz najlepiej moim zdaniem. Zresztą ja myślę, że nagram o tym po prostu krótki odcinek w postaci minutowej. Jak to zrobić, którędy uciekać. Masz sfotografowane wszystkie drzwi. Ja już tutaj pobiegłem, słuchajcie, naokoło, bo nie chciało mi się po basenie skakać. I wracamy, moi drodzy. Także pamiętaj też o tym miejscu tutaj ukrytym przy wyjściu z penthouse'a, aby tutaj zrobić zdjęcie właśnie tych drzwi. Tu jest takie tajne wejście koło tej restauracji, także o tym też pamiętaj. Tam byliśmy na samym początku, jak coś. No i cóż, zjeżdżamy windą z powrotem do kasyna. W kasynie wszystkie zdjęcia właściwie zrobiliśmy. W głąb się nie ma co już udawać. No chyba, że tak jak mówię, pokażę ci jeszcze jakieś wymogi na mapie. Jakiś punkt odbiedy możesz zrobić, natomiast no generalnie moim zdaniem wszystkie w tej chwili mamy zdjęcia zrobione. Także, wychodzimy z kasyna. Pamiętaj oczywiście o zrobieniu też fotki, żebyś miał fotkę głównego wejścia kasyna, czyli to, od czego zaczęliśmy właściwie ten odcinek, ten poradnik, tak? Ale pamiętaj, bo główne wejście do kasyna jest również bardzo ważne. No i wracamy sobie, moi drodzy, jest napisane opuść obszar, więc w tej chwili konkretnej nie zaznaczysz sobie dojazdu do swojego salonu gier. I ja mam salon gier, który jest kupiony tuż przy kasynie. No nie dosłownie tuż, ale bardzo, bardzo blisko. I polecam ci oczywiście takie coś robić. Tak jak mówię, tędy się tutaj ucieka i tutaj masz te magiczne kanały, które no bardzo mocno ci pomogą do ucieczki, aby schować się przed policją. No jak widzisz, misja w terenie ukończona, zwiad kasyna zakończony. W poprzednim odcinku, tym poradniku, jak zmienić zawartość skarbca, dowiedziałaś się właśnie tej ciekawej rzeczy, jak można zmienić zawartość w skarbcu w kasynie. Ała. Trochę mi klawiatura haczy niestety i czasem takie rzeczy się dzieją, ale wybacz mi to, staram się na tym najbardziej jak potrafię, aby dawać ci ogromną wartość, wartościowe porady i coś, czego no, nikt ci nie daje, także jeśli to doceniasz, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, no i oczywiście skomentujesz ten materiał, aby pomóc w zasięgach tak naprawdę, bo to bardzo pomaga w promowaniu, to bardzo pomaga w zasięgach. Dobra, ja mam do kasyna, moi drodzy, z salonu gier strzelę około kilometra. Jest to najbliższy salon gier, który jest przy kasynie i szczerze mówiąc, wydaje mi się on najlepszym salonem gier.
A jeżeli masz inny, to też nie zmieniaj, bo to już w tym momencie nie ma sensu. Dobra, wracamy, moi drodzy, do salonu gier. No, musiałem oczywiście auto poobijać, bo jestem szkodnikiem, ale to ci, którzy są na moich live'ach, już doskonale o tym wiedzą. Ostatnio ci pokazywałem tutaj taką tajną drogę do ucieczki, która właśnie mieści się przy salonie gier. Dobra, Gostek, gdzie mi tu łazisz? Wjeżdżamy sobie, słuchajcie, od razu. Proponuję ci po prostu wjeżdżać od razu do garażu, bo tam jest to centrum dowodzenia, nie ma sensu przechodzić przez salon gier. Jest to droga okrężna, także dostajemy się od razu do garażu. I podbiegamy szybkim krokiem w podskokach do naszej tablicy przygotowania do napadu. Także jak widzisz, tak to wygląda w efekcie końcowym. Tak to wygląda w efekcie końcowym i mamy, moi drodzy, mamy, jak widzisz, główne drzwi, mamy boczne drzwi, które... Bo teraz mi się coś tu nie przełącza, ale fotek zrobiliśmy przynajmniej 3. Czasem tak się niestety zacina i nic na to, słuchajcie, no nie poradzimy. Ale to się zacina na każdej planszy, więc mi tu coś nie do końca zawsze działa, jeśli chodzi o te plansze. Tutaj, jak widzisz, mamy taras na dachu. Też zrobionych chyba kilka fotek. Sam dach, mamy jeszcze tunel. Tunel, mamy jedną fotkę, no i na dachu dwie fotki. Też, jak widzisz, się nie przełącza, ale to nie znaczy wcale, że nie zrobiłem. To tak czasami jest. Dobra, ja będę robił zaraz zawartość skarbca, ale jak to zrobić, pokazałem ci w poprzednim materiale, także tutaj już ci nie będę pokazywał. Na dzisiaj się z tobą żegnam. Dziękuję ci za obejrzenie. Dziękuję ci, że jesteś. Wspaniałego dnia, dużo, dużo uśmiechu i trzymaj się. Do następnego. Cześć.